Patrzcie, moi drodzy, co znalazłem. Oczywiście oprócz straty kurzy pod łóżkiem. Pistolet, replika pistoletu, o ile się nie mylę, to jest Sigsauer P226. Ja kiedyś za Bajtla bardzo się interesowałem generalnie ASG i pochodnymi. Co my tutaj mamy? 14 lat lub starszy, to mam akurat 14, przeczytać instrukcję, dajcie spokój, eye protection, proszę was, small components, chyba nie połknę, patrzcie, normalnie, jaki piękny, tutaj oczywiście amunicja, coś pięknego, na tamte czasy ta replika kosztowała, o ile się nie mylę, około 120 czy nawet 140 zł, on jest bardzo dobrze wykonany z takiego twardego plastiku, tutaj wszystkie, a nie patrzeć do lufy i teraz ciul, wszystkie detale bardzo ładnie wykonane, łącznie tutaj z odciąganym, a czy mi się to da pokazać, o, z odciąganym kurkiem z magazynek, oczywiście to jest na te kulki standardowe BB tak zwane, wszystkie bajery oczywiście do magazynka wchodziło, nie pamiętam ile tam dokładnie kulek, ale dość sporo, żeby porobić masakrę. Jest tutaj nawet dostępna blokada, która niestety u mnie jest zdupczona, no ale ważne, że była. I co najważniejsze, funkcjonowało to nawet tak, że jak wyciągnęliśmy magazynek i odciągnęli, a to zostawało w tej pozycji, co w replikach było naprawdę rzadko spotykane. On leżał mi pod łóżkiem jakieś, nie wiem, 5-6 lat, kiedy ostatnio z niego strzelałem. Także jest wiadomo, nie nasmarowany i tak dalej, ale naprawdę na tamte czasy było to coś superowego. Metalowe elementy, twardy, solidny materiał, z którego jest wykonany. Czy on dalej działa? Zaraz się przekonamy. To jest właśnie amunicja, której do niego używamy, czyli 6mm kulki BB. Oczywiście one są w różnych grubościach, różnych kolorach, świecące w ciemności, są też gumowe i tak dalej. Kupowałem przeważnie na Allegro. Dobra, broń załadowana, idziemy strzelać. Weźmy sobie taką puszeczkę po kasztelaniku. Oczywiście, moi drodzy, to nie jest żadna kryptoreklama, ani że ja nie lubię kasztelana czy coś, tylko akurat taką miałem pod ręką. Dzieci, nie róbcie tego w domu, bo można sobie zrobić krzywdę. Ej, teraz się możemy poczuć jak w grze. Uwaga. Może być rykoszet. Uuu! Patrzcie, na puszce pojawiło się nawet spore wgniecenie. Także kurde, bije solidnie. A weźmy sobie takie pudełeczko z One Up Boxa. Bijemy tutaj w tą buzię. Mam ich dużo, także mi nie szkoda. Let's rock! Powiem wam, wspomnienia z dzieciństwa wróciły. Nie wiem, czy sobie jakieś gazówki nie kupię. Uwaga! Trafiłem? No, z moim tak zwanym celem może nie być najlepiej, ale spróbujmy jeszcze raz. Teraz większa precyzja. Oddech stabilny. Delikatnie ściągam spust. Trafiłem? I pomyśleć, że ja na komisji dostałem kategorię A, to jest normalnie skandal. Moi drodzy, a czy wy mieliście takie zabawki? Może nie konkretnie takie, bo to była zabawka troszkę, wiecie, większego kalibru generalnie. Ale czy bawiliście się też pistoletami na kulki, może takimi z odpustu czy coś takiego, albo może dalej aktywnie działacie gdzieś w jakichś grupach ASG czy coś takiego? Także dajcie mi znać w komentarzach pod spodem, jeżeli wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę. I co, zapraszam na Facebooka, na Hitboxa, na G2A, a ja lecę dalej strzelać.